Czyli, że ciebie święto Francji nie interesowało w parku skaryszewskim? No, święto Francji się ograniczało do żarcia, do stołu, można było sobie na starszy latka powiedzieć. Był ten stoisko Instytutu tego francuskiego. Pewnego dnia po prostu doszliśmy z mężem do wniosku, że drukowanie to nie dla nas, pisanie również nie. Mąż był fanem elektroniki, on był samoukiem. I co by było, jakbyśmy tak może audycję nadawali? Tu Radio Solidarności Walczące. Słuchamy za zagłócenie aktualnego programu radiowego. Słuchasz Radia Solidarności Walczące. Podajemy skrót najważniejszych wiadomości zamieszczonych w podziemnej prasie. W mieszkaniu u nas na Dobrej przez przewód wentylacyjny mąż zrobił antenę na dachu i cały przewód leciał aż do przewodu kominowego, zrobił taką maskownicę, żeby można było raz, dwa włączyć sobie ten nadajnik, więc z anteną w tym momencie nie mieliśmy problemu. A tak bazowaliśmy na ludziach, którzy użyczali nam mieszkań. Nam to weszło po prostu w krew. To było tak jak pójście do pracy, coś tu trzeba zrobić, tu teraz, no to teraz dobrze. No Tereska, teraz siadamy, dzieci cicho. I pamiętam, jak myśmy byli akurat w trakcie nagrywania, kończyliśmy nagrywać, dzieci cichutko się bawiły, to był wieczór, tylko to była chyba jakaś sobota albo niedziela i ktoś dzwoni do drzwi, no to tam szybciutko mąż tam zebrał ten sprzęt, ale zostawił mikrofon na stojaku. No i nie zdążył, no i tak nasz kolega Krzysiu wchodzi i mówi, o, a co to tak mikrofon? A mój mąż mówi, a nie, bo to Tereska lubi sobie to śpiewać. Odpowiedzi udzielę Kornel Morawiecki. Czy zamierza pan ukrywać się od dzieciństwa? Jakie musiałoby to być zwycięstwo? To w Polsce. Zwycięstwo? Tam nie chcą puszczać, bo tam teraz jest obostrzenia. A niektórzy z nas doczekać. Nie trzeba będzie tłumaczyć. Jak nie trzeba było tłumaczyć listopada 1918 roku, a nawet sierpnia 1980 roku. Wcale nie musi być to jakieś ostateczne zwycięstwo. Takiego nie ma. Prawda i dobro, sprawiedliwość i solidarność są jak horyzont. Gdy do nich idziesz, się zbliżasz, odsłaniają się i odsuwają. Nie dojdziesz, lecz idź. Warto. Początkowo te mieszkania, no to było dużo zaufania, ludzie dawali różne adresy. I początkowo ja nawet tak za bardzo się nie zastanawiałam, czy on tam może mieszkać, czy nie. To tak trzeba było wyczyścić. Tutaj święta Francja, tam święta Brazylii. On nawet jak gdzieś był, to chciał dłużej być, ale ci ludzie do mnie mówili na przykład, że może już za długo, że może już, może pan Kornel by gdzie indziej poszedł. Tylko na nikt nie miał śmiałości. Do mnie wszyscy mieli śmiałość. Już po pierwszych wakacjach stanu wojennego ludzie uważali, że trzeba się jakoś z tym pogodzić i w tym żyć. Natomiast grupka na scenie wyjechała na wakacje. Także ukłon raczej w stronę Argentyny niż Francji. Tych mieszkań załatwiłem ponad około 60, jak naliczyliśmy, w których Kornel mieszkał, w których nocował. No, mieszkanie na spotkanie. Jedno drugiemu nie radziło. W Warszawie tych imprez jest dużo, bo oni chcą odciągnąć ludzi, wiesz, od tego ojca Rydzyka. Nie wiem, czy ty wiesz, że do Watykanu doszły skargi na Radio Maryja. Wiedziałam, że jeżeli jadą samochodem, no to ja muszę wysiąść na najbliższy przystanek. Tak mówią, że się szarogęsi ci, którzy nie mają zielonego pojęcia, że się tam wskakiwali do autobusu. No ale że katolicy się, raczej nie są patriotami, ani Polacy, w ostatnim wozie, bo oni co chwilę się odwracali. Wtedy już widziałam, kto mnie obserwuje. Parę razy zrobiłam coś takiego, że wsiadłam i powiedziałam, czy pan nie może zabrać. No ale jak ja za pasażera, a czy ja mogę jechać z panem, bo się bardzo śpieszę. Czasem powiedziałam, no, ale mówili, że Wietnamczycy, jak są za granicą, to bardzo się straszyli, którzy pomagają. Ja nie wiedziałam, czy on szczerze pomaga, czy nie szczerze, też nie wiedziałam. Za piekarni, uczennica czwartej klasy liceum medycznego, napisała list z protestem do prokuratury w rozdawczym liście. Zosia czuje się nieustannie zagrożona. Śledzi ją bezpieka i milicja, straszą, że nie dadzą jej spokoju. Ej, ubeccy, może z rozpędu w poszukiwaniu wrogów no, reżimu zawitać do wieczka i szczerce. Zosia papież dobrze wie, że gdyby nie Radio Maryja, to by nie było nawet tej linii myśli, bo ludzie głosowali bardzo na Dudę dzięki Radiu Maryja i tak dalej. Skończona, pies kończy, bo z pracy wracałam. No ale więcej nic
Potem w nocy wychodziłam, spałam pod wieżą. Podjęliśmy decyzję akcji odwetowej w stosunku do szefa służby bezpieczeństwa dla Mateusza Morawieckiego, obecnego wicepremiera, tylko dlatego, że był synem Kornela, tak? Wywieźli go do lasu, kazali mu grób wykopać, no i to już nie mogliśmy tolerować tego. Proponowałem, żeby rozważyć zastrzelenie, było przygotowane, tak? Plan cały gotowy był na razie czego zastrzelenie tego szefa służby bezpieczeństwa, no ale no oczywiście to nie był jeszcze ten powód, gdyby kogoś zabili od nas, to pewnie byśmy się zdecydowali, ale no bo nie ta zamiar zniszczył jego dom letniskowy. Ja zorganizowałem, ale spalił taki mój przyjaciel notabene, który zresztą bardzo chętnie to zrobił, to w taki sposób bezpretensjonalny, bo przyjechał sobie samochodem, wyciągnął dwa karty lądowe i spadł go po prostu. Bo tak by nie był, wiesz, nie wygrałby. W 1948 roku jako żołnierz WIN-u źle policzył naboje i jak został otoczony, to miał się zastrzelić i się nie zastrzelił. I wobec tego przeszedł przez najgorsze ciężkie więzienia na las stalinowski. Miał 3 czy 4 wyroki śmierci, bo się specjalizował jako bardzo młody chłopak, 18-19-letni, specjalizował się w wykonywaniu wyroku. Ja uważam, że można na taką tezę się pokusić, historycy to powinni dokładnie zbadać, ale że ta Solidarność walcząca w wielu miejscach uratowała ten opór. No, ale oni pracują się tam. Powiedzmy, że nie można było powiedzieć, to byli ludzie akurat właściwi na właściwym miejscu, nie tu w Polsce, aby tam to jest nie było taka, tam powiedzmy, spora jeszcze ciągle armia, prawda? I to naprawdę dawało atut tym w rozmowach przy okrągłym stole, no bo jeśli uważałem, że sensowna była działalność takiego Pierkuta, który sam jeden w tramwaju, to taka fikcyjna postać, ale rozrzuca ulotki, bo tak trzeba, prawda? No to tym bardziej, kiedy nas jest ciągle 2-3 tysiące gdzieś rozrzuconych. Absolutnie, no trzeba trwać, nie wiadomo jak. Przed tym okrągłym stołem to tak troszeczkę zaczęło mi się wydawać, czy ja wiem, czy przed okrągłym stołem. Nie umiem powiedzieć kiedy, ale czasami miałam takie chwile zwątpienia, czy w ogóle ludzie chcą nas słuchać. Może już nie chcą tej Solidarności, może oni już chcą mieć te kartki, niech będzie, ale żeby było to masło i te papierosy. Czasami miałam takie wrażenie, że społeczeństwo jest zmęczone, że chciałoby dobra, niech będzie ta komuna, ale oni już chcą jakiegoś chociaż tego swojego starego życia. Ale nie poddawaliśmy się, to trzeba było robić, nawet w chwilach zwątpienia, trzeba było iść dalej, bo jak się coś zaczyna robić, to trzeba po prostu kontynuować. Przestawiała tak, że nic nie można było znaleźć. Ty masz jakąś chorobę w ogóle. To Radio Solidarności Walczącej. Bo ktoś sam przedam uwolnienia więźniów politycznych Anny Łukowskiej-Karniej, Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja, którzy nadal przebywają w więzieniu. Tu Radio Solidarności Walczącej. Przepraszamy za wejście na bieżący program. Przedstawiamy list pisany z więzienia przez przewodniczącego Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, a adresowany do generała Jaruzelskiego. Wiem, dlaczego mnie aresztowaliście i za co. Wy też wiecie, ale oskarżony jestem o co innego. Preparuje się fikcyjne dowody mego udziału w przemycie, zagrożonym karą do 10 lat więzienia. Po co na siłę robi się ze mnie kryminalistę? Zwracam się do pana o interwencję w tej sprawie. Sądźcie mnie za to, co zrobiłem i skażcie mnie na ile chcecie lub trzymajcie bez sądu pod kluczem. I tak moją mizerną kondycję więźnia uważam za lepszą od pańskiej, panie pierwszy sekretarzu, gdyż stoję po stronie prawdy. Została przyjęta generalnie linia porozumienia i kompromisu historycznego, popartego przez Zachód, popartego przez Kościół, popartego przez gro inteligencji i popartego przede wszystkim przez społeczeństwo. Przecież społeczeństwo nie całe było w Solidarności Walczącej, a właściwie można powiedzieć, że bardzo niewielka część była radykalna. Większość ludzi chciała niepodległości, bo to przecież wyniki głosowania 4 czerwca to pokazały. Chciała mieć normalne państwo, no ale nie za cenę jakichś wielkich ofiar.
przedstawiamy komentarz Kornela Morawieckiego na temat obrad Okrągłego Stołu. Po 7,5 latach znów mamy jawną solidarność. Nie z łaski komunistów, czy ugody Okrągłego Stołu, jak się niektórym wydaje, z wierności i walki, konspiracji i strajków. Władza ustąpiła w obawie przed buntem, w obliczu krachu gospodarczego, do którego przywiodła kraj. Odbudowujmy więc masowy związek dla obrony przed wyzyskiem, dla ochrony słabych, dla pracy nad pracą. Lecz nie tylko. Solidarność jako ruch i idea to wyzwanie wobec komunizmu. To droga do niepodległej, demokratycznej Polski. Takiej solidarności nam trzeba. Nie żadnej mniejszej i taką twórzmy. No zapłaciłem jakąś cenę, oczywiście zapłaciłem, ale też no, nie, no trzeba życie przyjmować takim, jakie jest. No tak należało robić wtedy. No a ta cena, no powiedzmy, no nikt nie katował, ani nie siedziałem w więzieniu w zasadzie, no nie miałem paszportu, nie zrobiłem tej kariery na uczelni, musiałem zmienić zawód, no, no co, tylko tyle. Nie żałuję, no bo to w sumie było ciekawe. No. Studiów nie skończyłam. Myślę, że szczególnie kobiety, jak już mają dzieci, to myślą najpierw o nich. Więc ja chciałam dla nich lepszego życia. To nie mogło tak być 10 stopień zasilania, kartki, brak wszystkiego. Ja nie chciałam takiego życia. A też nie chcieliśmy wyjeżdżać za granicę, bo przecież była taka możliwość. Wszystko państwu spakujemy. Ale po co? Tu jest nasz kraj. Hanka mnie w to wszystko wciągnęła i bardzo dobrze zrobiła. Ja wcale tego nie żałuję, bo niektórzy mi mówią, wstyd mi za tą solidarność, mi nie jest wcale wstyd, bo ja nic złego nie robiłam. Ja robiłam wszystko tak, jak trzeba i mój mąż nawet nigdy mi nie powiedział, nie rób tego, albo po co to robisz, albo uspokój się, nie rób, nie idź. On wiedział, że ja działam w słusznej sprawie. Mimo, że on sam nie działał, ale pomagał mi, popierał mnie we wszystkim. Wiedziałam, że w sprawie mojego ojca to przede wszystkim zawinili Rosjanie, bo go aresztowali. Mimo, że nie był w żadnej organizacji, ale był nauczycielem, to był groźny. Mamę zostawili, bo miała małe dziecko, a ojca wsadzili do więzienia. Dali mu 8 lat, ale do domu nie wrócił. I ja musiałam się ruskim za to wszystko odwdzięczyć i to zrobiłam. Ja tylko potrafiłam. Ja uważam, że myśmy w tym sensie kosztów nie ponieśli, że to była najlepsza droga do zachowania swojej własnej tożsamości, takiej psychicznej i to była jakby jedyna droga. Myśmy się w miarę wolni czuli w tym paskudnym systemie. Koszt jest taki, że ja teoretycznie mogłem się poświęcić całkowicie działalności naukowej, odciąć się od polityki i być może dzisiaj byłbym większym naukowcem. Mimo wszystko te rzeczy związane z tym życiem społecznym, z ludźmi, dla mnie ważniejsze się wydają. Ja zawsze strasznie się bałam więzienia, ale jak się dostałam do więzienia, mimo że mam klaustrofobię, o czym wiedział tylko Kornel, ja strasznie się tego bałam. Się dusiłam prawie, że w tej celi, szczególnie tu na podwale. Pomyślałam sobie, Boże, a ci ludzie po wojnie, przecież to my w porównaniu z nimi to przedszkole. Tak zawsze sobie uświadamiałam. Przecież oni nas nawet nie tłuką, oni w czym zabili parę osób, ale to parę osób. Oni nawet chyba mieli pewien szacunek dla tych, którzy nie sypali, którzy byli twardzi. Niestety ten okres przyszedł na lata, kiedy pracownik naukowy ma jedyną i faktyczną szansę zdobyć pozycję faktyczną, nie taką papierową. Już stosunkowo świeżo po pracy doktorskiej dostałem nagrodę ministra. Praca bardzo duże wrażenie w środowisku pozytywne zrobiła. Więc to przede wszystkim zaważyło na mojej karierze naukowej. No ale patrząc na bilans tego wszystkiego, no nie jest tak, że ja szedłem do organizacji, a później byłem zdziwiony, że mnie aresztowano, bo ja byłem już w więzieniu wcześniej, więc ja wiedziałem, czym to grozi i nie żałuję niczego i podejrzewam, oczywiście się życie nie dwa razy nie powtarza, ale pewnie bym podobny sposób w tych okolicznościach się zachował. Więc jest bilans pozytywny. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Są problemy oczywiście. Nie jest to taka Polska, może wydawać, że powinna być trochę inna. Moim zdaniem polska opozycja lat 80. zapisała bardzo piękną kartę. Ona moim zdaniem jest niedoceniona, no ale być może, że ludzie zajmują się normalnym życiem, a nie tam rozpamiętywaniem
różnych dawnych spraw. Na pewno gdybym tego życia nie prowadziła, to może w przejściu na emeryturę czułabym się samotna. Ja samotności nie widzę. Trzeba powiedzieć, że ten stan wojenny, to chyba tak przypuszczam, że takie braterstwo broni, jak nieraz ludzie wojny przeżyli. Dzieci mnie rozgrzeszają teraz, a co wtedy, to ja nie wiem. No, na pewno przeżywały. To pewne, że przeżywały. Powinnam być więcej z nimi. To czuję i wiem na pewno. Pamiętam, jak Kornel pocieszał, że więcej dla nich robię, działając pod ziemią. No, ale to mówił mężczyzna, a nie kobieta. Byli ludzie, którzy mnie podziwiali, a byli ludzie, którzy mnie odsądzali od czci i wiary, że matka woli pomagać Kornelowi, niż zajmować się dziećmi. Żałuję właśnie tego czasu straconego z dziećmi, ale poza tym nie żałuję niczego. To było ważne, co żeśmy robili, wydaje mi się. Była to audycja dokumentalna Ludzie ze SW. Wystąpili Hanna Łukowska-Karniej, Teresa Krusińska, Zofia Maciejewska, Michał Gabriel, profesor Andrzej Kisielewicz, dr Wojciech Myślecki. Podsumowanie dnia. Minęła 21. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na najbliższą godzinę. Od godziny 11 czasu polskiego na południowym zachodzie Syrii zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. W piątek USA i Rosja ogłosiły porozumienie w sprawie rozejmu i deeskalacji. To wynik rozmów i spotkań, do których doszło podczas szczytu państw G20 w Hamburgu. O zawieszeniu broni, jak i o innych postanowieniach szczytu porozmawiamy w Polskim Radiu 24. Naszym gościem będzie dr Kamil Zajączkowski, politolog z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Sympatycy Radia Maryja tłumnie przybyli na Jasną Górę, gdzie odbyły się główne uroczystości 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Przy świętej z udziałem licznych hierarchów kościelnych przewodniczył arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, delegat do spraw nuncjatów w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. W pielgrzymce pod hasłem Idźcie i głoście uczestniczyli politycy, m.in. wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, a także liczni ministrowie. O pielgrzymce słuchacze Radia Maryja, jak i o samym fenomenie pielgrzymowania porozmawiamy z Tomaszem Królakiem z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zabytki tarnowskich gór, w tym pozostałości po kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku, wyrobiska i szyby górnicze, zostały wpisane dziś na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO podczas odbywającej się w Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Jest to 15. polski obiekt na liście. Jakie znaczenie ma fakt znalezienia się na owej liście? Gościem Polskiego Radia 24 będzie dr Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Część publicystyczna za pół godziny, już teraz najważniejsze informacje dnia. Zawieszenie broni w Syrii. Rozejm jest na razie przestrzegany. Jego gwarantami mają być zarówno Stany Zjednoczone, Rosja, jak i sąsiadująca z tymi regionami Syrii, Jordania. Prawie 500 rannych policjantów, bilans protestów przeciwko szczytowi G20 w Hamburgu. Ja mam chwilę nad zechcącym cichwalec z okolim. Mieszkańcy Białegostoku wrócili do domów. Minister Antoni Macierewicz chwali służby za sprawne przeprowadzenie akcji wydobycia bomby z czasów II wojny światowej. Ta akcja pokazuje, jak w czasie pokoju wojsko działa skutecznie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Radość i duma. Kolejny polski zabytek, tym razem przemysłowy, na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To wielki dzień dla Tarnowskiej Góry, dla Górnego Śląska, dla Polski. Ewa Wasążnik, zapraszam. Zaczynamy od informacji z zagranicy. Mosul wyzwolony z rąk dżihadystów. Premier Iraku Haider al-Abadi przyleciał do położonego na północy kraju miasta, by ogłosić ostateczne zwycięstwo wojska nad oddziałami fanatyków. Jeśli informacje o przejęciu całkowitej kontroli nad Mosulem potwierdzą się, to będzie to oznaczało praktyczny koniec tzw. państwa islamskiego na terenie Iraku. Liczące przed wojną 2 miliony mieszkańców miasta Mosul było największym w Iraku, które wpadło w ręce fanatyków. Ocenia się, że w ciągu 3 lat z miasta uciekło 900 tysięcy osób, czyli niemal połowa populacji. Tak zwane państwo islamskie ma jeszcze pod kontrolą niewielkie, słabo zaludnione obszary w Iraku oraz kilka niewielkich miast w prowincji Anbar i miasto Tal Afar przy granicy z Syrią, w której dziś weszło w życie częściowe zawieszenie broni. To efekt prowadzonych przez ostatnie tygodnie tajnych negocjacji pomiędzy dyplomatami z Rosji i Stanów Zjednoczonych. Rozejm ogłosili wczoraj w Hamburgu prezydenci Władimir Putin i Donald Trump.
Zawieszenie broni obowiązuje w południowo-zachodniej części Syrii, w regionach Dara i Kunejtra. Jak informują miejscowi dziennikarze, rozejm jest na razie przestrzegany. Jego gwarantami mają być zarówno Stany Zjednoczone, Rosja, jak i sąsiadująca z tymi regionami Syrii i Jordania. Rozejm został wprowadzony tylko na części terenów, gdzie dotąd toczyły się walki. ONZ uważa jednak, że nawet częściowe zawieszenie broni pomoże w negocjacjach nad zakończeniem trwającej od ponad 6 lat wojny domowej. Stworzenie takich stref to pozytywny znak, co będzie mieć dobry wpływ na negocjacje pokojowe. W poniedziałek zobaczymy, jak duży będzie mieć to efekt. To ważne, żeby w kluczowych regionach Syrii ustały walki. Mówił zastępca wysłannika ONZ do spraw Syrii Ramzi Ezzeldin Ramzi, który przyjechał właśnie do Damaszku. Tymczasem do Genewy przyjeżdżają właśnie delegacje na rozpoczynającą się wkrótce kolejną turę prowadzonych przez ONZ negocjacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna domowa w Syrii kosztowała życie ponad 300 tysięcy osób. 11 milionów Syryjczyków musiało opuścić swoje domy. Poprzednio wprowadzane rozejmy prędzej czy później były zrywane, ale w ostatnich miesiącach w Syrii wraz z przejęciem inicjatywy przez Rosję walki słabną. Ma to związek także z kolejnymi klęskami opozycyjnych wojsk na rzecz armii prezydenta Asada oraz ze słabnącymi wpływami tzw. państwa islamskiego. Niemal 500 rannych policjantów, 186 osób aresztowanych. Niemiecka policja podsumowała kilkudniowe demonstracje przeciwko organizacji w Hamburgu szczytu G20. Bilans zamieszek przedstawił dowódca sił porządkowych policji w Hamburgu, Hartmut Dudde. Rannych zostało 476 naszych kolegów. W tym mieliśmy do czynienia z trafieniem w twarz zapaloną petardą, z obrażeniami w wyniku rzuconego na policjanta z mostu roweru, uderzeniami kamieniami, butelkami. Dwóch policjantów zostało oślepionych laserowym światłem podczas nocnego patrolu. W sumie do aresztu trafiło 186 osób, 225 zostało czasowo zatrzymanych, a w stosunku do 37 uzyskano nakazy aresztowań. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier broni krytykowanej przez wielu decyzji o organizacji szczytu G20 w Hamburgu. Podczas spotkania m.in. z rannymi funkcjonariuszami i mieszkańcami miasta poszkodowanymi w zamieszkach powiedział, że mimo olbrzymiej skali przemocy nie można ulegać dyktatowi bojówkarzy. Jeżeli kraj o ugruntowanej demokracji, jakim są Niemcy, nie będzie w stanie zaprosić międzynarodowych gości, jeżeli nie będzie w stanie zorganizować konferencji jak ta, to zaistnieje niebezpieczeństwo, że pozostawiamy wybór i prawo do decydowania o tym, co może się w Niemczech odbywać, w rękach brutalnej mniejszości, z jaką mieliśmy do czynienia w Hamburgu. Politycy CDU, część policyjnych związkowców i mieszkańców Hamburga, zarzuca władzom, że nie zabezpieczyli miasta przed zamieszkami i źle ocenili zagrożenie ze strony anarchistów. Podczas demonstracji przeciwko szczytowi G20 dochodziło do ataków na policjantów, aktów przemocy, niszczenia mienia, plądrowania sklepów i lokali oraz pożarów. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, by rozpędzić agresywny tłum. W najbliższym czasie dojdzie do politycznych konsultacji polsko-niemieckich, poinformował szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski. W TVP Info zapowiedział, że trzeba porozmawiać po szczytach Trójmorza w Warszawie i G20 w Hamburgu. Krzysztof Szczerski podkreślał, że projekt Trójmorza nie jest skierowany przeciwko innym państwom. Dlatego się nazywa Trójmorze, a nie Międzymorze czy jakieś inne projekty, które mają historyczne konotacje geopolityczne. Jest to projekt ekonomiczny wewnątrz Unii Europejskiej. I o tym mówiła bardzo wyraźnie pani prezydent Chorwacji, pan prezydent Duda. To jest projekt na rzecz spójności europejskiej, nie przeciw nikomu. W najbliższym czasie odbędziemy konsultacje polityczne polsko-niemieckie po naszym szczycie, po szczycie G20, po to, żeby właśnie wszelkie tego typu dyskusje czy jakieś uwagi, obawy rozwiać. Polska i Niemcy różni choćby stosunek do budowy przez Gazprom gazociągu Nord Stream 2. Polska w jej sprzeciwie do tej inwestycji poparł w Warszawie prezydent USA Donald Trump. Polska dąży do uniezależnienia się od rosyjskich dostaw. Na rozbudowie terminala LNG jest wpływ infrastruktury gazowej na południu Europy i kontrakcie na dostawę surowca gazociągiem z Norwegii. Zmierzający do Niemiec gazociąg Nord Stream 2 budowany jest na dnie Bałtyku. Omija Polskę, kraje nadbałtyckie i Ukrainę. Stany Zjednoczone podtrzymują sankcje wobec Rosji, zapewnił o tym ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenkę amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson podczas spotkania w Kijowie. Głównym tematem rozmów było rozwiązanie konfliktu na wschodzie Ukrainy. USA i Unia Europejska nie zrezygnują z sankcji wobec Rosji, dopóki ta nie zaprzestanie działań, które doprowadziły do tych sankcji, zapewnił w Kijowie Rex Tillerson na wspólnej z Petrem Poroszenką konferencji prasowej. Jak zaznaczył, Stany Zjednoczone apelują, aby Rosja zrobiła pierwszy krok w celu
nadzoru deeskalacji konfliktu w Donbasie i wykonywała powzięte na siebie zobowiązania w ramach mińskich uzgodnień pokojowych. Wstrzymanie ognia i wyprowadzenie rosyjskich wojsk to niezbędne elementy procesu pokojowego, które wymienił Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj oczekuje na wsparcie Ameryki w uregulowaniu konfliktu, w tym w ramach formatu normandzkiego. Jednocześnie poinformował, że spotkanie szefów państw formatu, czyli Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, może się odbyć jeszcze tego lata. Razem z amerykańskim sekretarzem stanu na Ukrainę przybył niedawno mianowany specjalny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy, Kurt Volker. Ma on pozostać nad Dnieprem jeszcze przez kilka dni. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Rosyjska Nowaja Gazeta żąda, aby Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zbadał doniesienie o śmierci co najmniej 27 obywateli Czeczenii. Według redakcji materiały zgromadzone przez dziennikarzy i potwierdzone w dwóch niezależnych źródłach wskazują, że w tej rosyjskiej republice rozstrzeliwano ludzi. Gazeta podejrzewa, że egzekucję wykonano na 27 osobach, a katami byli funkcjonariusze lokalnych służb. Wcześniej Nowaja pisała o trwających w Czeczenii łapankach homoseksualistów. Według dziennika kilkaset osób uciekło z republiki, obawiając się śmierci. Według ustaleń Nowej Gazety w ostatnich dniach ubiegłego roku czeczeńskie służby zatrzymały około 200 osób. Oficjalne protokoły potwierdzające areszt sporządzono dopiero po kilku tygodniach. Formalnie zarzucono tym osobom nielegalny udział w organizacji zbrojnej. Rosyjski napisał, że co najmniej 27 zatrzymanych zostało rozlanych w nocy z 25 na 26 stycznia 2017 roku, a ich ciała zakopano w różnych regionach Czeczenii w bezimiennych grobach na lokalnych cmentarzach. Gazeta opublikowała nazwiska i dane osobowe 27 mężczyzn, którzy najprawdopodobniej zostali zgładzeni przez czeczeńskie służby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Setki tysięcy Turków bierze udział w Wiecu na zakończenie 25-dniowego Marszu Sprawiedliwości, którego uczestnicy przeszli 450 km z Ankary do Stambułu, aby zaprotestować przeciwko arbitralnemu stosowaniu prawa przez rząd. Organizator bojowego marszu i Wiecu, główna opozycja Laicka Partia Ludowo-Republikańska, został skazany na 25 lat więzienia za ujawnienie informacji i filmu mogących świadczyć o dozbrajaniu przez Turcję dżihadystów w Syrii. Zorganizowała taki protest po raz pierwszy w swojej historii. Marsz z Ankary do Stambułu i dzisiejszy wiec na azjatyckim brzegu Cieśniny Bosforskiej to największa demonstracja opozycyjna w Turcji od czasu słynnych wieców protestacyjnych w 2013 roku na placu Taksim w Stambule. Podsumowanie dnia. Przenosimy się do kraju. Bomba lotnicza z czasów II wojny światowej jest w drodze do Orzysza, gdzie będzie zdetonowana. Około 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku, Grabówki i Zaścianek może wracać już do swoich domów. Zakończyła się akcja usuwania niewybuchu z okolic ulicy Ciołkowskiego, gdzie znaleźli ją drogowcy. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski jest zadowolony z przebiegu akcji służb i ewakuacji mieszkańców. Była to duża operacja, największa, jestem prezydentem 11 rok, ale została zaplanowana, przygotowana i przeprowadzona. W tym momencie mogę już powiedzieć perfekcyjnie. Naszym priorytetem było bezpieczeństwo mieszkańców. To bezpieczeństwo zostało w pełni zapewnione. Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Marian Maciejewski dodaje, że służby przygotowywały się do dzisiejszej akcji od piątku. Jest to logistycznie, organizacyjnie, techniczne przedsięwzięcie, no bardzo duże. Rozkaz wykonaliśmy, przygotowaliśmy. Już w piątek służby rozpoczęły informowanie mieszkańców. To jest bardzo ważna rzecz, żeby fizycznie dotrzeć, przekazać informacje, a także zebrać wszystkie informacje o osobach niepełnosprawnych. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz dziękował służbom za sprawne przeprowadzenie operacji. Szef MON przyznał, że to akcja na niespotykaną skalę. To jest największe tego typu zagrożenie, z jakim mieliśmy do czynienia od wielu, wielu lat. Tak wielkiej ewakuacji nie musiano dokonywać już naprawdę wiele lat temu. Zrobiono to niesłychanie sprawnie. Antoni Macierewicz podkreślał rolę wojska w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Ta akcja pokazuje, jak w czasie pokoju wojsko działa skutecznie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. W przyszłości są to działania, w których coraz większy ciężar będą przejmowali żołnierze obrony terytorialnej. Pokazuje to raz jeszcze konieczność współdziałania wojska z administracją cywilną. Na czas usuwania niewybuchu około 10 tysięcy mieszkańców musiało opuścić swoje domy. Wiele ulic było zablokowanych. Teraz ruch odbywa się już bez przeszkód.
Zofia Romaszewska apeluje o spokój w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy i opozycjonistka z czasów PRR-u w liście do Amnesty International podkreśla, że wolność zgromadzeń w Polsce nie jest zagrożona. W ten sposób odniosła się do sprawy kontrmanifestacji organizowanych podczas obchodów miesięcznic smoleńskich. Rzeczywiście można demonstrować, każdy może demonstrować, naprawdę każdy, jednak nie wolno przeszkadzać demonstrującym. Nie ma takiego prawa, żeby im przeszkadzać, to znaczy, żeby nie zezwalać na demonstrację. Amnesty International w raporcie na temat swobód obywatelskich odniosło się do, tu cytat, restrykcyjnej poprawki do ustawy o zgromadzeniach, która daje pierwszeństwo manifestacjom organizowanym cyklicznie. Zdaniem Amnesty International taki zapis ogranicza swobodę zgromadzeń. Obradujący w Krakowie Komitet UNESCO zdecydował o wpisaniu na listę światowego dziedzictwa pogórniczych zabytków w Starnowskich Górach. Polska zgłosiła kandydaturę dawnych kopalń rud srebra, ołowiu i cynku, ale także systemu odwadniania i wykorzystywania wody pogórniczej. To w sumie 28 obiektów, również z sąsiedniego Bytomia i z Brosławic. Delegaci podkreślali unikatowy charakter wszystkich obiektów. Z wpisu cieszył się Zbigniew Pawlak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Jestem tak wzruszony, że brak mi słów. To wielki dzień dla Tarnowskiej Góry, dla Górnego Śląska, dla Polski. Kiedyś w XVIII wieku Goethe powiedział, że na rubieżach państwa o Tarnowskich Górach. Dzisiaj wiem, że jesteśmy w środku świata. Chyba każdy wpis powoduje to, że zwiększony jest ruch, natomiast chyba najważniejsze jest to, żeby zachować to dziedzictwo i przekazać przyszłym pokoleniom. Ten wpis to zwieńczenie wieloletniej pracy, podkreślała Katarzyna Piotrowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pracę nad wnioskiem rozpoczęliśmy 6 lat temu. Przygotowanie samej dokumentacji, przygotowanie obiektu, przygotowanie stowarzyszenia do wpisu na listę światowego dziedzictwa, a później cały etap oceny. Także to zwieńczenie wieloletniej pracy wielu osób. Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech zaznaczał, że wpis nie jest zasługą tylko obecnego pokolenia. Ten wpis traktuję jako hołd dla wielu, wielu pokoleń Tarnogórza. Dla tych, którzy mozolnie kopali te komory, kopali chodniki w podziemiach, zapewniając wodę nie tylko Białemu Śląskowi, na którym leżą Tarnowskie Góry, ale i znaczącej części Czarnego Śląska, czyli tego Śląska, gdzie przy wydobyciu węgla dostarczano wodę z Tarnowskich Gór. To 15 obiekt z Polski, który znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwszy ze Śląska. Na listę podczas tej sesji obrad komitetu zostało wpisane jeszcze irańskie miasto Jazd i japońska wyspa Okinoshima. To 22 obiekt z Iranu wpisany na listę, ale pierwsze historyczne miasto. Jazd położone jest na styku Wielkiej Pustyni Słonej i Pustyni Lota. Należy do najbardziej suchych obszarów zamieszkiwanych przez ludzi. Mieszkańcy pobierali wodę z serca wyżyny irańskiej, mieszali ją z jałową ziemią i tak wznosili budynki, także budowle techniczne jak wieża wiatrowa i kanały nawadniające. Mówił Hassan Mohammad Talebian, szef delegacji irańskiej. Komitet zdecydował także o wpisaniu na listę dziedzictwa japońskiej wyspy Okinoshima. To jedno z najświętszych miejsc kraju, dostępne tylko dla mężczyzn, którzy przed zejściem na brzeg muszą rozebrać się do naga i obmyć w morzu. Chcemy dzielić się naszym dziedzictwem z resztą świata i przyszłymi pokoleniami. Dziękuję. Mówił Ryohei Miyata, członek delegacji japońskiej. Część delegatów w czasie dyskusji twierdziła, że niemożliwość zobaczenia wyspy przez kobiety jest dyskryminacją. Sekretariat UNESCO odpowiadał, że nie jest to precedensowa decyzja, bo zakaz wstępu dla kobiet i mężczyzn obowiązuje w wielu miejscach wpisanych na listę dziedzictwa. Jako przykład podawano grecką górę Athos, pełną prawosławnych męskich klasztorów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Podsumowanie dnia. Środowiska kresowe domagają się sejmowej uchwały upamiętniającej ofiary czystek etnicznych nacjonalizmu ukraińskiego lat 40. ubiegłego wieku. W Warszawie odbyły się dziś ogólnopolskie społeczne obchody Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Witold Listowski, przewodniczący Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, mówił na naszej antenie, że sejmowa uchwała z lipca ubiegłego roku to za mało. Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę, za którą jesteśmy wdzięczni, ale my dalej żądamy ustawy. Nie tylko o tym, my żądamy ustawy o penalizacji banderyzmu. To jest tak ważne dla tych rodzin, których członkowie zostali pomordowani, bo co się dzieje w tej chwili na Ukrainie? Niszczą nasze polskie pomniki, niszczą cmentarze, podpalono polską szkołę,
My się pytamy, kto tego dokonuje? Witolda Listowskiego nie przekonują pojawiające się hipotezy o rosyjskich prowokacjach, których celem jest poróżnienie Polaków i Ukraińców. Czy na Ukrainie 1 stycznia, w dzień urodzin Bandery, te marsze pamięci banderowskie we Lwowie i w Kijowie organizują Rosjanie? Czy na polskiej szkole we Lwowie upamiętniono Romana Szuchewicza, największego zbrodniarza, dowódcę UPA? Obok funkcjonuje szkoła ukraińska, ale postawiono tą tablicę na polskiej szkole. Czy tego dokonali Rosjanie? Czy te pomniki na całej Ukrainie i czy te nazwy ulic, placów noszące imię największych zbrodniarzy, czy tego dokonali Rosjanie? Konieczna jest wspólna polsko-ukraińska edukacja historyczna o rzezi wołyńskiej, stwierdzili w Polskim Radiu 24 autorzy raportu o polityce historycznej Kijowa. Anna Dyner i Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podkreślają, że wiedza o dramatycznych wydarzeniach z lat 40. jest na Ukrainie niewielka, co może być łatwo wykorzystane przez populistów i Rosję. Anna Dyner podkreślała, że na Ukrainie silny jest mit narodowo-wyzwoleńczej walki UPA ze Związkiem Radzieckim, podczas gdy dla Polaków UPA oznacza rzeź na Kresach. Okazało się, że zaczyna się nakręcać pewna spirala i z debat historyków zrobiła się poważna debata społeczna, która zaczęła rzutować na relacje pomiędzy dwoma państwami, gdzie trzecie jeszcze bardzo chętnie tym korzysta, bo samo lansuje mit państwa ukraińskiego obecnie jako, przepraszam za wyrażenie, banderostanu. To się bardzo mocno wpisuje w to, co próbuje Rosja zrobić i pokazać, wbić klin pomiędzy Polskę i Ukrainę. Współautor raportu o polityce historycznej Kijowa Łukasz Jasina podkreśla, że kwestie dotyczące rzezi wołyńskiej nie wyszły poza wąskie grono ukraińskich historyków i są tamtejszemu społeczeństwu nieznane. Nie przedostaje się również na Ukrainę to, co jest dla nas Polaków ważne, czyli komunikat o tym, co jest naruszaniem polskiej wrażliwości i próba przekonania Ukraińców, że zrozumienie polskiej wrażliwości jest niemalże tak samo dla nich ważne, jak to, że Polacy zrozumieli ukraińską wrażliwość, że to jest broń obosieczna. Historycy szacują, że w latach 1943-1944 na Kresach Wschodnich zamordowano co najmniej 30 tysięcy Polaków. Według części badaczy zginęło ich znacznie więcej. Ofiarami mordów dokonanych 74 lata temu przez ukraińskie nacjonalistyczne formacje byli nie tylko Polacy, lecz także Ukraińcy, Żydzi i Ormianie. W sumie ofiar tego ludobójstwa mogło być około 200 tysięcy. Formalnie Dzień Pamięci przypada 11 lipca w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli, punktu kulminacyjnego rzezi wołyńskiej. Dzień został ustanowiony rok temu specjalną uchwałą Sejmu, w której parlamentarzyści podkreślili, że ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane mianem ludobójstwa. Zjednoczenie Polaków wokół wartości to główna myśl przesłania, które do uczestników dorocznej pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę skierowali prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. W uroczystej mszy świętej wieńczącej 26. pielgrzymkę, prócz tysięcy pielgrzymów szczelnie wypełniających błonia, wzięli udział także arcybiskupi, biskupi, przedstawiciele prezydenta i rządu oraz parlamentarzyści. W odczytanym przez ministra Adama Kwiatkowskiego liście prezydent dziękował środowisku Radia Maryja za podtrzymywanie pamięci o bohaterskich Polakach. Podkreślił, że Radio Maryja, Telewizja Trwam i nasz dziennik łączą rodaków w kraju i Polonię z zagranicy. Jestem przekonany, że Polacy potrzebują zjednoczenia wokół fundamentalnych wartości patriotycznych, etycznych, społecznych, religijnych. Zarazem też uważam, że we współczesnym świecie zdominowanym przez szum informacyjny, w którym odbiorcom często trudno jest odróżnić prawdę od fałszu, odkrycie od plotki, sensacje od manipulacji, ogromnie ważną rolę mają do odegrania rzetelne, profesjonalne, wiarygodne środki masowego przekazu. List premier Beaty Szydło odczytała szefowa jej kancelarii, minister Beata Kempa. W przesłaniu do rodziny Radia Maryja premier podkreśliła znaczenie siły jedności. Waszą siłą jest zjednoczenie wokół wspólnych wartości, troska o dobro ojczyzny i zachowanie polskiego dziedzictwa opartego na chrześcijańskich fundamentach. Sympatycy Radia Maryja przybyli wczoraj wieczorem na doroczną dwudniową pielgrzymkę na Jasną Górę. Tegoroczna 26. pielgrzymka przebiegała pod hasłem Idźcie i głoście. Wizyta rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze należy do najliczniejszych w roku zgromadzeń w sanktuarium. W Poznaniu trwa największy w tej części Europy festiwal animacji. Dziś trzeci dzień imprezy. Co roku animator przyciąga tysiące miłośników animacji, nie tylko z Polski.
Całe dnie spędzają na pokazach. Program jest ułożony tak, że można zobaczyć niemal wszystkie filmy konkursowe, mówi Piotr Mancianowicz z biura festiwalowego animatora. Przyciąga głównie dorosłych ze względu na to, że jest przeznaczony przede wszystkim dla dorosłych. Oczywiście mamy całą sekcję animator dla dzieci, ale raczej jest to animacja dla dorosłych. Chcemy trochę odczarować takie myślenie, że animacje to tylko kreskówki i bajki dla dzieci. To nie tylko kreskówki, to również poważne tematy. Filmy naprawdę z całego świata, tematyka przeróżna, długości przeróżne, ale na pewno są to rzeczy, które warto zobaczyć, bo to jest przegląd trochę tego, co dzieje się współcześnie w animacji. W tym roku głównym tematem festiwalu jest polityka w animacji, która przewijała się w animowanych filmach od samego początku. Dziś odbyło się spotkanie z twórcą serialu The Simpsons. David Silverman to jedna z tegorocznych gwiazd festiwalu. Spotka się z widzami, by opowiedzieć o tym, jak w animacji snuje się opowieści. To jubileuszowa, 10. edycja animatora. W tym roku przypada jeszcze jedna ważna rocznica, 70 lat polskiej animacji. Prawdziwe tłumy w Bielsku-Białej powitały słynnego malucha dla Toma Hanksa, który już we wrześniu wyruszy za ocean. Data została wybrana nieprzypadkowo, bowiem właśnie dziś aktor święci swoje 61. urodziny. Taka inicjatywa to niezwykła promocja dla naszego miasta, mówił prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult. Mamy ogromną satysfakcję z tego, że ten pomysł, jak powiedziałem, zwariowany, okazał się strzałem w dziesiątkę. Oto Biały! Bielsko-Biały! Słoniłam właśnie w Bielsku-Białej pojazd, który zwie się Biały. To auto w takim fabrycznym kolorze wyjechało kiedyś z produkcji, jest tak naprawdę zatoczyło się koło. Wnętrze jego jest utrzymane w takiej kolorystyce właśnie barw naszego miasta, użycia loga naszego miasta. Znalazły się elementy kierowane stricte do Toma Hanksa, związane z maszyną do pisania. I to jest prezent. Dzisiaj Tom Hanks ma 61. urodziny. Dla Toma Hanksa! Zanim maluch wyruszy do Stanów, będzie jeździł po Polsce. Zobaczymy go m.in. w Tarnowie czy Ustce. Podczas całego przejazdu nadal będzie trwała zbiórka pieniędzy na rzecz szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej. A teraz czas na informacje sportowe. W studiu jest Dariusz Matyja z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dobry wieczór. 9. etap Tour de France okazał się najtrudniejszym i najniebezpieczniejszym w tegorocznym wyścigu. Na ponad 180-kilometrowej trasie nie brakowało ostrych podjazdów oraz karkołomnych zjazdów. Niestety nie brakowało też licznych kraks. Po bardzo groźnych upadkach do szpitala zostali odwiezieni Brytyjczyk Thomas i Australijczyk Port. Leżał też Rafał Majka, który na dzisiejszym etapie stracił bardzo dużo i spadł w generalce na 43. miejsce ze stratą do lidera ponad 37 minut. Po ukończeniu etapu został przewieziony do szpitala i od wyników badań będzie zależało, czy będzie mógł kontynuować ściganie w tegorocznym Tour de France. Natomiast były kolarz Dariusz Baranowski liczy, że Majka zdoła jednak powrócić na trasę. Miejmy nadzieję, że jutro w dniu wolnym zregeneruje organizm, że Arek Wojtas doprowadzi Rafała do formy. No i teraz pozostanie walka na etapach, są jeszcze górskie etapy, będzie etap w Pirenejach, będą dwa etapy na koniec w Alpach. Gdy będzie z jego zdrowiem wszystko w porządku, to myślę, że będzie walczył o zwycięstwo na etapie. A ten morderczy dzisiejszy etap wygrał Kolumbijczyk Rigoberto Urán. Liderem wyścigu pozostaje Brytyjczyk Christopher Froome, który dziś był trzeci. Na szczęście jutro dzień przerwy w wyścigu. A tenisiści na trawiastych kortach Wimbledonu odpoczywali już dziś, natomiast jutro naprawdę ciekawy dzień dla polskich kibiców. Agnieszka Radwańska zagra z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową awans do ćwierćfinału gry pojedynczej. Swoje mecze w deblach i mixtach stoczą też Marcin Matkowski i Łukasz Kubot. Matkowski i Białorusin Max Mirnyj zagrają w trzeciej rundzie debla, podobnie jak Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo. Kubota czeka jeszcze jutro jeden mecz w drugiej rundzie gry mieszanej. Partnerką Polaka jest tenisistka z Tajwanu Chang Yung-Yan. W pierwszej rundzie turnieju juniorek zagra też Maja Chwalińska, która pomyślnie przebrnęła kwalifikacje. Z Londynu wracamy do Warszawy, a tu przez trzy dni królowały zapasy. W hali Czaskiej Akademii Technicznej rywalizowano w Memoriale Pytlasińskiego w zapasach w stylu klasycznym, Memoriale Ziółkowskiego w zapasach w stylu wolnym oraz kobiecym turnieju Poland Open 2017. Polacy wywalczyli 5 miejsc na podium. Zwyciężyła Roxana Zasina, drugi był Zbigniew Baranowski, a brązowe medale wywalczyli Anna Łukasiak, Paula Kozłow i Mateusz Bernatek. Trener kadry kobiet Krzysztof Ołęczyn był zadowolony z występu swoich zawodniczek, mimo że ten turniej to tylko jeden z etapów przygotowań do Mistrzostw Świata w Paryżu. Po tym turnieju będzie podany skład, czym już to w głowie jest złożone, trzeba po prostu tylko przerzucić na papier. Na pewno pojedzie Ania Łukasiak, na pewno pojedzie Roxana Zasina, to na pewno. A co do dalszego składu, to no,
późniejszym czasie. Wiadomo też, że na Mistrzostwa Świata w Paryżu nie wybiera się Monika Michalik, która postanowiła odpocząć po Mistrzostwach Europy, w których jako jedyna z Polek wywalczyła złoto. W niedzielę zakończył się także kolarski wyścig Giro Rossa. Ostatni 10. etap wygrała Amerykanka Megan Garnier, a w całym wyścigu zwyciężyła mistrzyni olimpijska z Rio Holenderka Anna van den Breggen. Dziś na podium stanęła Katarzyna Niewiadoma, która w trzecim miejscu, a w klasyfikacji generalnej została sklasyfikowana na 6. pozycji. Także na 6. miejscu ukończyła zawody Pucharu Świata w kolarstwie górskim Szwajcarii Maja Włoszczowska. Wygrała Brytyjka Annie Last. Włoszczowska awansowała na 2. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i nie zamierza rezygnować z walki o końcowy triumf. Na pewno bardzo bym chciała powalczyć o klasyfikację generalną Pucharu Świata, bo tutaj stawałam na szerokim podium, ale nigdy nie udało mi się wygrać generalki. Wydaje mi się, że mam bardzo dobry program przygotowań do dalszej części sezonu, więc o to będę walczyła. Nie wyklucza to Mistrzostw Świata, które są 2 tygodnie po ostatnim naszym Pucharze Świata i wierzę w to, że tam też będę mogła powalczyć o medal. A do zakończenia walki o Puchar Świata pozostały jeszcze 3 wyścigi, natomiast już w przyszły weekend Maję Włoszczowską będziemy mogli zobaczyć podczas Mistrzostw Polski na warszawskim Ursynowie. Jest 21.30, trwa podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Mosul wyzwolony z rąk dżihadystów. Premier Iraku ogłosił ostateczne zwycięstwo wojska nad oddziałami fanatyków. Jeśli informacje o przejęciu całkowitej kontroli nad Mosulem potwierdzą się, to będzie to oznaczało praktyczny koniec tzw. państwa islamskiego na terenie Iraku. Na południowym zachodzie Syrii zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. Rozejm nie dotyczy bojowników państwa islamskiego. Sprawa wojny w Syrii była przedmiotem rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina w kuluarach szczytu G20 w Hamburgu. W trwającym od 6 lat konflikcie żadne dotychczasowe zawieszenie broni nie utrzymało się przez dłuższy czas. 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku może wrócić do domu. Niewybuch z czasów II wojny światowej, który był powodem ich ewakuacji, jest już w drodze na poligon w Orzeszu, gdzie jutro zdetonują go saperzy. Zabytki tarnowskich gór, w tym pozostałości po kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to 15. polski obiekt na liście. Przez kilka stuleci na obszarze tarnowskich gór i okolic funkcjonowało kilka tysięcy kopalń. Powstało tam około 20 tysięcy szybów i ponad 150 kilometrów podziemnych wyrobisk. Częścią sztolni służącej kiedyś do odwadniania kopalni dziś turyści przepływają pod ziemią, łodziami. To najdłuższa w Polsce podziemna trasa turystyczna pokonywana w ten sposób. Podsumowanie dnia. Mateusz Drozda, witam Państwa raz jeszcze i właśnie od Tarnowskich Gór rozpoczynamy część publicystyczną podsumowania dnia w Polskim Radiu 24. Naszym gościem jest dr Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Wielka radość dziś w Tarnowskich Górach, ale nie tylko, a to wszystko z powodu znalezienia się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To wyjątkowe uczucie, jestem tak wzruszony, że brak mi słów. To wielki dzień dla Tarnowskich Gór, dla nas, dla Górnego Śląska, dla Polski. Mówił dosłownie ze łzami w oczach wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniew Pawlak. Pani minister, pani tę radość, to wzruszenie i tę dumę podziela. Ja chciałam dzisiaj powiedzieć, że chyba dzisiaj wszyscy Polacy podzielają tą radość, która jest w Tarnowskich Górach. Cieszy się Kraków, cieszy się Warszawa i cieszy się cała Polska. To wielki sukces. Naprawdę chciałam pogratulować przede wszystkim lokalnemu stowarzyszeniu, że dźwignęło tak duży wysiłek. Chciałam pogratulować wszystkim osobom, podmiotom, które bardzo pracowały na ten wniosek. Ja chciałam też przypomnieć, że my po raz pierwszy w historii organizujemy 41. sesję UNESCO w Krakowie, że ponad 2000 osób przyjechało do Polski. Najwybitniejszych znawców wszystkich arcydzieł natury i kultury. I to, że ten wpisek, i to, że ten wniosek został wpisany właśnie w Krakowie, właśnie w sytuacji, w której Polska organizuje tą sesję, to jest naprawdę wielki sukces. Ogromnie cieszymy się. Proszę powiedzieć, pani minister, jak wyglądały te starania? Bo to były starania od kilku lat poczynione, prawda? To były starania, były czynione rzeczywiście od wielu, wielu lat. Ja chciałam powiedzieć, że sam opis tego UV, czyli to jest taka wybitna, prawda, wybitna no, wartość tych zabytków, Outstanding Universal Values, to jest ponad 1000 stron, więc proszę sobie wyobrazić, jak musiały wyglądać przygotowania, badania. To nie są sprawy też łatwe. UNESCO jest instytucją, której trzeba spełnić bardzo dużo wymogów, żeby taki wniosek był sfinalizowany. Potem następnie tą decyzję tak naprawdę podejmuje 21-osobowy komitet. W
więc powiem tak, że to musiało zostać poprzedzone odpowiednią akcją dyplomatyczną, spotkaniami, rozmowami, które prowadziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ścisłej współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Więc to był ogromny naprawdę wysiłek. Jestem bardzo wzruszona, że mogę dzisiaj wszystkim powiedzieć, że mamy 15 miejsce na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Udało się. A proszę powiedzieć, pani minister, jak takie obrady, jak taka sesja wygląda? Mówi pani o wysiłku dyplomatycznym, o połączonych siłach, natomiast już podczas samej sesji to był to również wysiłek marketingowy, PR-owy, było przedstawienie, było zapoznanie wszystkich decydentów. Panie dyrektorze, ta sytuacja jest nieco bardziej zniuansowana i nieco bardziej trudna niż się wydaje, dlatego że jest taki dobry obyczaj, że państwo gospodarz nie może forsować zbyt oficjalnie za pomocą na przykład wielkich wystaw, megafonów, naganiania, prawda, takich ludzi, swoich własnych obiektów. Więc oczywiście wysiłki dyplomatyczne tutaj stanowiły, powiedziałabym, główny trzon, ale ja także chcę oddać sprawiedliwość i powiedzieć tutaj jedno, że to jest pierwszy wpis w województwie śląskim, że to jest też dowód takiego współdziałania dobrego społeczności lokalnych, stowarzyszeń lokalnych, no, z ministerstwem, prawda? Więc ja powiedziałabym, że była bardzo dobra atmosfera na tej sesji i to też wpłynęło na tą pozytywną decyzję. To wcale nie było też łatwe, bo pierwsze opinie ICOMOS-u, czyli organizacji, która nam opiniowała ten obiekt, był taki pół na pół. Więc myśmy naprawdę do końca nie byli pewni, jaka będzie decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa. No ale wiemy, że już była pozytywna, że ten wniosek przeszedł przez konsensus, czyli że po prostu państwa strony zgodziły się z nami, te, które były w komitecie. Natomiast jeśli pan pyta się mnie o same obrady, one mają bardzo taki ustalony porządek. Tam nie ma nic, czego nie zostało wcześniej zaplanowane, wpisane. Są po prostu rozpatrywane kolejne punkty według ściśle określonego porządku. Czyli nie mogliśmy liczyć, że tam się pojawi jakiś nowy element, że coś zupełnie nowego wypłynie. Natomiast do końca rzeczywiście nie byliśmy pewni. Jeśli chodzi o samych mieszkańców Tarnowskich Gór, mamy takie informacje, że w oczekiwaniu na werdykt od rana tłumnie gromadzili się na rynku, na telebimie oglądali transmisję z obrad, później były entuzjastyczne, radosne okrzyki, wiwaty, oklaski. To też znaczy, że Polacy, nie tylko mieszkańcy Tarnowskich Gór, chyba są blisko dziedzictwu kulturowemu. Proszę pana, mi się wydaje, że właśnie te lokalne to jest taka siła lokalnych społeczności i to jest dobre dla Polski, bo właśnie ten wpis nastąpił, on był zainicjowany jakby przez to lokalne stowarzyszenie, przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i oni moim zdaniem dają taki pozytywny przykład, prawda, bo to jest tak, że jakby to powiedzieć, że oni są też tym zainteresowani na miejscu. To jest ogromnie ważne, że to wyrastało z autentycznych potrzeb lokalnej społeczności, żeby zaistnieć też szerzej. Dwa, że bądźmy szczerzy, wszystkie miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO natychmiast zyskują na popularności i możemy teraz tylko liczyć, że będzie zwiększony ruch turystyczny, że te unikalne zupełnie kopalnie w Tarnowskich Górach będą odwiedzane przez turystów z zagranicy, czego bardzo tym kopalniom sobie życzymy. Trochę, pani minister, wyprzedziła pani moje kolejne pytanie. Z jednej strony symboliczny wymiar dowartościowania, a z drugiej właśnie bardzo praktyczny wymiar tego wpisania na listę. Rozumiem, że nadzieje są wielkie, ale uzasadnione. Nadzieje są całkowicie uzasadnione, dlatego że umieszczenie w przewodniku tej informacji, że jest to miejsce wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, natychmiast powoduje zwiększony ruch turystyczny. To już wiemy na pewno. Więc ogromnie się z tego cieszymy, bo przecież też chodzi o to, żeby popularyzować dziedzictwo kulturowe, żeby opowiadać turystom o swojej własnej historii, prawda? To wszystko się wpisuje w pewien taki logiczny ciąg. Więc jak mówię, no wszyscy dzisiaj na pewno cieszy się cała Polska i jest to rzeczywiście pierwszy wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na Śląsku. Więc kiedy, pani minister, kolejny wpis, drugi wpis? Co dalej? Ja myślę, że mamy taką listę całą wpisów przygotowaną już. Ja może powiem tak, że ze względu na wagę tych wpisów nie chciałabym teraz wyprzedzać i informować opinii publicznej, ale już wiem, że po tej zakończonej sesji 41 bierzemy się ostro do pracy, tak żebyśmy mogli przedstawić kolejny wpis dla Polski, dla Europy i dla świata też bardzo ważny. To tak zupełnie teoretycznie, kiedy to może nastąpić podczas kolejnej sesji? Podczas tej sesji to był nasz jedyny wniosek i w ogóle na 34 wnioski, to jest też bardzo ciekawe, to był jedyny
wniosek. I mi się wydaje, że to, że to jest takie dziedzictwo postindustrialne, to też przesądziło o jego oryginalności i o tym, że członkowie komitetu się przychylili do niego. Jeśli chodzi o kolejne sesje, tak jak mówię, no mamy kilka propozycji, one są na różnym etapie zaawansowania prac. Ja mam taką jedną, powiedziałabym, bardzo już sprecyzowaną na pozycję, ale to będziemy informować opinię publiczną wtedy, kiedy już będziemy wiedzieć, na jakim etapie są te wnioski. To jest bardzo długa procedura. Tego nie można po prostu zgłosić sobie jednego dnia. To musi być zgłoszone w odpowiednim czasie, muszą być odpowiednie odwiedziny, prawda, komosu albo innego stowarzyszenia, które ocenia te wnioski. No ale już mamy 15 wniosek, więc będziemy walczyć o kolejne. Doktor Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję. Kłania się nisko. Przypomnijmy, zabytki Tarnowskich Gór, w tym pozostałości po kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku, wyrobiska i szyby górnicze zostały wpisane dziś na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO podczas odbywającej się w Krakowie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Jest to 15. polski obiekt na liście. Słuchają Państwo podsumowanie dnia w Polskim Radiu 24. 21.40 na zegarach. Zmieniamy temat. Naszym gościem jest dr Kamil Zajączkowski, politolog z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Panie doktorze, chcielibyśmy wrócić do szczytu G20, który zakończył się w Hamburgu. Weszło w życie częściowe zawieszenie broni w Syrii. To jest konkretny sukces tego szczytu? No, zobaczymy i ocenimy to na po kilku... Na ile konkretny, na ile długotrwały? Tak, bo trzeba przypomnieć, że już takich postanowień, takich rozejmów było już kilkanaście niestety i one wcześniej czy później no, kończyły się fiaskiem. Natomiast ważne jest to, że dwóch najważniejszych partnerów zewnętrznych, czyli Stany Zjednoczone i Rosja, zaczęły rozmawiać o tym konflikcie i ja bym powiedział, to jest pozytywne. Natomiast samo postanowienie, no to tak jak przed chwileczką powiedziałem, no zobaczymy, potrzebujemy czasu i ocenimy, czy ono faktycznie jest realizowane i czy wszystkie strony konfliktu w Syrii przestrzegają tego postanowienia. Poprzednio wprowadzone rozejmy prędzej czy później były zrywane w ostatnich miesiącach w Syrii wraz z przejęciem inicjatywy przez Rosję walki słabną. Jaka jest szansa, że teraz będzie trochę inaczej? Mówi pan, to ważne, że zaczęli przedstawiciele Rosji i Stanów rozmawiać osobiście na ten temat. To daje pewne gwarancje i pewne nadzieje, że walki w Syrii osłabną? To jest tak skomplikowany konflikt, gdzie można powiedzieć, mamy aktorów i wewnętrznych, i zewnętrznych, że ciężko tutaj mi ocenić, na ile jest realne, że ten konflikt zacznie no, w jakimś mniejszym stopniu iść, no, gasnąć i iść w kierunku no, przynajmniej takiego faktycznego rozejmu. Natomiast, no, tak jak właśnie pan redaktor zauważył, ważne jest, że jest pewna wola polityczna ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Moskwy, by rozmawiać, bo to jest taka faza konfliktu, gdzie bez tej zgody politycznej już na najwyższym szczeblu, no ciężko sobie wyobrazić, żeby nastąpił kiedykolwiek pokój, czy chociażby rozejm. No ale też pamiętajmy o tym, że no bardzo istotne jest też, żeby doszło do porozumienia wewnątrz Syrii, co też jest bardzo skomplikowane, więc ta układanka jest bardzo, bardzo skomplikowana. Do tego trzeba dodać przecież aktorów w regionie: Turcja, Iran, inne państwa bliskowschodnie, więc no byłbym tutaj, bym powiedział, bardzo ostrożny w zachowaniu jakichś konkretnych rezultatów czy wydawaniu jakiejś konkretnej opinii. Dodajmy, że rozejm wprowadzony został tylko na części terenów, prawda? Tak jest. Pełna zgoda. To jest część terytorium Syrii. I co ważne, trzeba podkreślić, że ten rozejm ma być nadzorowany właśnie przez wojska przez wojska rosyjskie. No to też jest jakiegoś swego rodzaju symbol, że no, Amerykanie chcą włączyć do tego procesu pokojowego Rosję, ale tak jak mówię, za wcześnie można byłoby się spodziewać jakichś bardziej konkretnych rezultatów takich deklaracji politycznych na kolejnym ewentualnie szczycie Donald Trump-Putin, bo w
wtedy już sądzę, że też będą panowie wiedzieli, jak ten rozejm, który wszedł w życie dzisiaj, jak on funkcjonuje. Jeśli chodzi o kolejne połowiczne przynajmniej sukcesy szczytu G20, nie sposób wspomnieć o polityce klimatycznej. W oświadczeniu przyjętym na zakończenie spotkania napisano, że uczestnicy szczytu odrzucili postulat Waszyngtonu dotyczący renegocjacji porozumienia o klimacie. Wszyscy też poza Stanami uznali, że nie należy rezygnować z paryskiego dokumentu. 19 plus 1.